A więc widzowie, dokładnie tak, przed wami nowy karnet bojowy na sezon 3. Słuchajcie, zareagujemy sobie na niego, zobaczymy jak on wygląda w środku, ponieważ była to jedna wielka niewiadoma do tej pory. Mieliśmy bardzo dużo skinów, można powiedzieć, w jednym zbiorze i w końcu nie wiadomo, co trafiło do gry. Ja, to jest moje pierwsze przeglądnięcie, więc też zobaczycie moją reakcję. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w tym karnecie okazuje się, że mamy aż 3 współprace. To jest podobno pierwszy taki karnet, gdzie mamy 3 współpracy. Szczerze wam powiem, że jestem ciekaw, które to będą skiny. Jestem ciekaw, czy odgadnę, bo jeśli chodzi o te współprace, które są teraz, chyba wydaje mi się, że nie do końca je skojarzę. I słuchajcie, sprawa wygląda tak. Zostawiajcie łapki w górę, a zrobię dla was podsumowanie wszystkich nowych rzeczy. Więc subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby tego oczywiście nie pominąć. No i będzie mi bardzo miło, widzowie, jeśli zakupicie właśnie ten karnet z naszym kodem Evela w sklepie. Co prawda go nie widać, ale z góry wam bardzo za to dziękuję. Także słuchajcie, przeglądnijmy sobie wszystko, zobaczmy jakie tu skiny mamy. A skiny są dosyć, ja powiem tak, skiny są mocno dopracowane z tego co widzę. Tutaj mamy pokazane, wiecie, mamy te zdjęcia. I na tych zdjęciach często mamy gameplay. Ja jeszcze gameplayu nie widziałem, ale wiem, że są przecieki jak działają bronie. Więc pewnie to będzie kolejny odcinek, więc jeśli chcecie, żebym go nagrał, no to zostawcie łapkę w górę i tak jak mówię, zaznaczcie dzwonek, bo będzie się działo na kanale Rafa Plus bardzo dużo. To można powiedzieć, że ten sezon jest taki mocno, powiedziałbym, metalowy, w sensie metalowy pod względem, właśnie jest taki dobra, może nie będę tego mówił, ale wiecie, bardzo dobrze wiecie o co chodzi. Mamy tutaj nitro, mamy tutaj masy takich, można powiedzieć, takich zmodowanych skinów, zmodowane samochody mamy dostać. No jest tego naprawdę dużo i patrząc właśnie na te skiny, to właśnie one są takie mocno związane może z samochodami, coś takiego. No bo tak jak tu widzicie, mamy jakieś kółko, jakąś lotnię samochodową. Ten skin chyba był ze współpracy i moim zdaniem, słuchajcie, skin na ten sezon to jest dokładnie tak. To jest dokładnie... Czekajcie, jak to się nazywa? Ej, lol. Ej, ale kozacki ten skinek będzie. No, wydaje mi się, że to będzie mój skin na ten sezon. Może zrobimy taki, no ale dobra, to zostawię. Słuchajcie, tak wygląda ten skinek. Wydaje mi się, że on naprawdę, nawet się ubrałem pod kolor tego skina, co prawda mam trochę mniej zieloną koszulkę, ale coś bardziej. Dobra, co mamy dalej? Mamy tutaj oczywiście samochody. Mamy dostać samochody, zmodowane samochody. Mamy w ogóle, cała aktualizacja waży 40 giga, ja pobierałem 40 chyba 3, nie wiem czemu tak dużo miałem, ale strasznie dużo, więc widzę, zanim pobierzecie to wszystko, nadróbcie wszystkie filmy na tym kanale, bo będzie ich dzisiaj dosyć sporo. Oczywiście na głównym kanale też będzie specjalny film, więc no tak jak mówię, no będzie się działo. Ten sezon, wydaje mi się, że tutaj, widzowie, może być bardzo dobry. Dlaczego tak myślę? Patrząc na te skiny, na przykład na tego skina, to jest to, takie skiny trzeba do Fortnite'a dodawać, a nie jakieś tam takie same, takie wiecie, no... No, trzeba też trochę śmiechu dodać do tego wszystkiego. Patrząc na tego skina, którego mamy tutaj, to jest kolejny wyścigowy skin. Ogólnie to, co mówiłem wczoraj na filmie, że dostaniemy scenę. To nie jest scena, tylko to jest tor. Na samym środku jest taki jeden wielki tor. To tylko udało mi się zobaczyć. No i słuchajcie, tam być może dostaniemy jakiegoś Monster Trucka, o którym też mówiłem. Patrząc na te skiny, na te wszystkie lotnie, no powiem szczerze, moim zdaniem dobrze to wygląda, wiecie co? Jedyne, co bym tutaj jeszcze sprawdził, czy my tutaj mamy najwyższą jakość? No nie do końca, o, teraz będziemy mieli, chociaż i tak ta jakość nie do końca jest jakaś idealna, no nie? Tak, no bo, no dobra. Tutaj hiena, to jest chyba hiena. Tutaj mamy kolejny skin ze współpracy, tak? Ten tutaj, co będzie widoczny za sekundę. Dajcie mi znać wy w komentarzu. Tak jak mówię, na temat tych współprac nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, no to w ogóle wygląda jak ten misiek z Fortnite, co był kiedyś, także, o, ten samochód po lewej, no dajcie takie samochody do gry, jak będą takie samochody do gry, no to ja się cieszę, jakby takie robociki zrobili, że latają wokół, wiecie, takie, coś też by takiego było fajne, no, mogliby powprowadzać jakieś takie ciekawsze mechaniki jeszcze, że, no, ale to dobra, zostawmy, no, w sumie taki samochodzik na sterowanie jakby był, na przykład, że wjeżdżacie komuś do boksa, ktoś ładuje granat na ten samochód i wybucha. No przecież to by było świetne. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy kolejny styl do tego skina. Jeśli chodzi o te wszystkie skiny,
Moim zdaniem Carnet jest spoko. Moim zdaniem cały sezon mnie przynajmniej aż tak nie porywa początkowo, ale zawsze, ja mam zawsze tak, że jak coś mi się na początku, tak wiecie, nie do końca jestem przekonany, to ten sezon jest naprawdę później dobry. A jak jestem podhypowany jak na ten mitologiczny, to później okazuje się, że temat został niewykorzystany. Trochę tam ten sezon, ja oceniałem na przykład tam ten sezon dużo wyżej, a później na sam koniec to ta ocenka raczej powinna być nieco niższa niż na samym początku, nawet dużo niższa. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Moim zdaniem z samych zapowiedzi do teraz myślałem, że to taki sezon 7 na 10 może być. No zobaczymy, jaka będzie ocena dalsza. Dajcie znaka wy swoją ocenę. Piszcie 7 na 10, 8 na 10, 10 na 10, 1 na 10, 2 na 10. Zobaczymy, jakie są wasze odczucia na ten temat. No i co, mamy kolejny skinek. Czyli dobra, czyli to jest jakby styl do tamtego skina. I tutaj mamy kolejnego skina, jakaś tutaj fabryka. No powiem tak, to są chyba już dodatkowe... Nie, to nie są. Myślałem, że to już są dodatkowe rzeczy, bo dodatkowe rzeczy prawdopodobnie... Wydaje mi się, że też nam tutaj pokaże. Zobaczymy, mamy tutaj 13 stronę z 14. Ten skin chyba jest ze współpracy, nie wiem, już powiem wam szczerze, ale na pewno co jest dobre, to ten rekin z tyłu. Co ciekawe, na rekinie podobno jest znowu skrzynka na samym czubku nosa, tak jak to było... Ile to było temu? 3 lata czy 2? Ja już się gubię. Już grałem w Fortnite'a bardzo długi czas. I tutaj jest lotnia. No spoko. Spoko, na niej się pewnie będzie siedzieć, a nie latać. No zobaczymy. I zobaczmy to. No! Duży ten skinek, powiem szczerze. Duży ten skinek. Mamy tutaj ten skin, dajcie znaka też wy, jak oceniacie te wszystkie skiny. Zobaczmy tu na dole, co ma tu w tych dodatkowych dolnych rzeczach. Mamy jakieś klucze, fałdolce. To jest chyba hiena? Nie wiem, w sensie tak trochę wygląda jak hiena. I oczywiście mamy Lego odpowiedniki. Ogólnie mamy dużo, mega dużo nowych mechanik, nowych przedmiotów. Dobrze to wygląda, naprawdę dobrze to wygląda. Ja najbardziej jestem ciekaw tego haka i widzowie, słuchajcie, bo to powoli zaczyna się kończyć. Dokładnie na tą mapę, tutaj, zapiszcie sobie ten kod, na tej mapie będziecie mieli wszystkie bronie. Więc jeśli chcecie je przetestować, wbijcie dosłownie, tutaj macie do niej kod, wbijcie na moją mapę, tam dodam wszystkie nowe bronie, bo się da. No i słuchajcie, no wygląda na to, że to już jest końcówka, więc co? Ja wam jeszcze raz przypominam, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie pominąć informacji. Ja wszystko zbiorę w jeden temat i wam oczywiście nagram na ten kanał, więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie i zobaczcie, jakie te samochody. Prawdopodobnie te lotnie to są to jakby odpowiedniki samochodów, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze by było, to skiny dodatkowe. Jeszcze tutaj mamy gościa, który prawdopodobnie zapowiada nowy, chyba Marvelowy, sezon czwarty. Podobno sezon czwarty ma być mocny, więc zobaczymy. Także słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o Carnet. Wy zostawiajcie łapy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!